Dostaliśmy przed chwilą nowy teaser, nowy zwiastun drugiego sezonu Powstania Smoków i oficjalnie raz pochodzi z Chimy, a sama Chima powróci w Powstaniu Smoków i dzisiaj sobie to wszystko omówimy. Zaczynamy od scenki, gdzie Lord Raz wraz z Jordaną przedzierają się przez cienisty las, a tak dokładniej mówiąc to las duchów, ale do tego przejdziemy za chwilę. Jordana mówi, że nie miała pojęcia, że to wszystko to część krainy Wildness, bo gdy była w Imperium uczono ją, że Wildness to tylko skały i lawa, na co wtedy Lord Raz odpowiada jej, że jego kraina ma wiele regionów, a to jest tylko jeden z nich. Są jeszcze m.in. diamentowe lodowce, las duchów, w którym się znajdują, wrząca plaża czy wieczna skała. Wieczna skała, która jest jedną z najbardziej znanych miejscówek w Chimie. Tak moi drodzy, oficjalnie Chima to część krainy Wildness, a Lord Raz pochodzi właśnie z Chimy. Zostało to oficjalnie potwierdzone i ja się z tego bardzo cieszę, bo bałem się, że potencjał Raza, jego pochodzenie zostanie zmarnowany, ale tak się nie stało i oficjalnie Chima powraca, a Lord Raz pochodzi właśnie z tej krainy. Potem Lord Raz mówi, że oni, owładnięci obsesją Imperianie, nigdy nie zdawali sobie sprawy z tego, że będą musieli się mierzyć z czymś, co leży poza granicami ich królestwa, ale teraz po fuzji nikt nie może ignorować tego, co leży tuż za ich drzwiami, czyli chodzi oczywiście o pozostałe krainy, jakie otaczają Imperium. Wtedy bohaterowie docierają do Dojo Cienia, a Jordana pyta się Raza, co to jest, na co on odpowiada jej, że to jest ich przeznaczenie i na tym teaser się kończy. Krótka, aczkolwiek bardzo fajna scenka. Scenka, która wyjaśnia naprawdę wiele i przynosi bardzo dobre informacje. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć inne plemiona zwierząt Chimy, żeby poznać cały lore tej krainy, bo na to wszystko się zanosi, a także historię Lorda Raza, o tym jak naprawdę się wychował, być może nawet kiedyś był na Mount Kaworze, no jestem tego strasznie ciekawy i koniecznie czekam na drugi sezon Powstania Smoków. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie, a ja się żegnam i do następnego, hej!